przeżyć pamiątkę świąt Bożego Narodzenia. Bóg przyszedł na świat jako małe dziecko i zamieszkał wśród nas. Odległe Betlejem jest w każdym z nas. Wystarczy tylko otworzyć swoje serce na świat i człowieka. A szczególnie trzeba zwrócić się do tych wszystkich, którzy potrzebują naszej miłości. Jedną związkę trzymała w ręku przez cały dzień,
nie sprzedała ani jednej zapałki. Ze wszystkich okien naokoło połyskiwały światła i tak miło pachniało barszczem i grzybami. Przecież to Wigilia, pomyślała dziewczynka i usiadła w kącie między dwoma domami. Marzła coraz bardziej, a w domu, gdzie było tak samo zimno, bo mieszkali na strychu, pod samym dachem wiatr hulał. Nie mogła się pokazać. Przecież nie sprzedała ani jednej zapałki. Nie dostała ani grosza. Ojciec by ją zbił. Małe ręce dziewczynki prawie całkiem zamarzły z tego chłodu. Jedna zapałka, żeby tak wyciągnąć jedną zapałkę z wiązki, potrzeć ją i tylko ogrzać paluszki. Wyciągnęła jedną i trzask, jak się iskrzy, jak płonie. Mały, ciepły, jasny płomyczek, niby mała świeczka otoczona dłoni. Dziwna to była świeca. Dziewczynce zdawało się, że siedzi przed wielkim, żelaznym piecem. Ogień palił się w nim tak łaskawie i grzał tak przyjemnie. Dziewczynka wysunęła przed siebie nogi, aby je ogrzać, a tu płomień zgasł. Przy której ludzie mają dobre pomysły. Chodźmy do niej.